15, nie? No. Borykamy się z materią niestety. Kochani, bardzo dziękujemy Wam za taką wszelaką pomoc, która przyszła w tym ostatnim czasie. Tak jak obiecaliśmy, będziemy tu na tym miejscu, to są różne miejscowości, różne domy, w których pomagamy jak umiemy. Cała sytuacja zaistniała, kiedy usłyszeliśmy, co się wydarzyło tutaj na południu, zachodzie Polski, powodziowo. Widzieliśmy, że chcemy pomóc jako wspólnota. I widzieliśmy, że jest potrzeba. Wspólnota zebrała ofiarę, za którą zakupiliśmy niezbędne rzeczy. Zebrała się ekipa ochotników, mężczyzn, którzy powiedzieli, chcemy jechać. I zebraliśmy się, przyjechaliśmy tutaj po prostu, aby pomóc, tak jak potrafimy, przywieźć rzeczy, które kupiliśmy i wykonać pracę, po prostu wiedząc, że trzeba jakoś odpowiedzieć na tę sytuację. Chcę mieć w tym jakoś udział, żeby Kościół też uczył się kochać w sposób praktyczny, nie tylko bliskich, ale też zupełnie obce nam osoby. Mieliśmy to w sercu i jestem wdzięczny, że mogliśmy to zrobić. Idealnie na styk, nie? Super. Krzysiu sprawił się elegancko, po prostu ciężką pracę wykonał. A super. Jaką ciężką? No po odciążył mnie, tak. Pyknęliśmy i zrobiliśmy, nie? Mamy telefon, dzwonimy i przyjeżdżamy. Nowy domek kupujemy. Tak, o. Bardzo się cieszę. Zobaczyłem ogrom tej tragedii w telewizji. Pomyślałem, że może moje ręce mogłyby się przydać. Szczerze powiem, że miałem być w tym czasie w Egipcie, bo zawsze jesienią jeżdżę z kolegami na nurkowanie do Egiptu, ale pomyślałem, że teraz, kiedy wiele osób po prostu straciło dach nad głową albo majątki swojego życia, pracę, sens życia, może swój biznes, może swoją przyszłość, myślałem, że jednak nie pojadę w tym roku na wakacje, a ten czas poświęcę przynajmniej wcześniej na to, żeby być tutaj razem z kolegami z Białegostoku, z Głogowa, z innych miast i pomagać ludziom, którzy w tej chwili potrzebują największego wsparcia. Po prostu, żeby z nimi być, trochę zaopatrzyć w jakąś pracę fachową, podnieść na duchu, porozmawiać, pocieszyć, po prostu wspomóc człowieka w potrzebie.